Yo, tu Nero, witam was wszystkich w następnym materiale, przynajmniej na moim kanale, Tekken 5, tylko że tym razem będzie to wersja Dark Resurrection. Zagramy sobie akurat wersję na PSP, PSP. No i tak, na pierwszy rzut oka, jak widzicie, mamy tutaj troszeczkę więcej postaci. Mamy na przykład Armor Kinga, który powraca. Mamy na przykład takiego Sergeja Dragunowa, no i oczywiście Lily. Są to nowe postacie, które chciałbym wam zaprezentować ze względu na to, że występują one w piątym turnieju. Więc no, zaczniemy sobie od Armor Kinga. Także zapraszam was wszystkich do oglądania. Just who is behind the steel armor and black jaguar mask, and what do they seek? The answer is veiled in mystery. Get ready for the next battle. Okej, na sam początek, dlaczego wersja na PSP? Po pierwsze, primo, ze względu na to, że mamy tutaj dostępne prologi od razu, kiedy wybieramy sobie tryb story. Więc no, nie będę musiał się męczyć z tym, no żeby to jakoś w postprodukcji dodać. Także spoko, wydaje mi się to. No i najważniejsze oczywiście, czyli endingi, tak? No i też oczywiście w tej wersji mamy rozmowy z rywalami, tak? Przeciwnikami. Te przynajmniej takie, nazwijmy to, fabularne. W wersji na przykład na PlayStation 3, bo również ta gra występuje na PlayStation 3, czegoś takiego nie mamy. Faktem mamy endingi, nie jestem pewny co dokładnie z prologami, ale chyba ja też można kupić, ale mówię, tego nie jestem pewny dokładnie w 100%. Nie przejrzałem tego dokładnie. Mógłbym się lepiej przygotować troszeczkę, ale no nieważne. Więc dlatego, wersja na PSP. Co jak co? Faktem, no ja ją troszeczkę, wiecie, no, emulator, więc mogę sobie pozwolić troszeczkę ją jakoś tam uładnić, że tak to nazwę. Ale nie wygląda to aż tak źle, więc spoko. Zobaczymy w ogóle, jak tym Armor Kingiem pójdzie. Armor King wraca, tak, postać, która... no całkiem fajny taki fanbase miała, tak. Czemu wraca? No, jak dobrze pamiętacie, ktoś go zamordował. Więc no, kurde, kim jest tak naprawdę, tak jak to było właśnie mówione w samym prologu, kim właśnie jest ten gościu w zbroi, no i właśnie w tej czarnej masce Jaguara, tak? Na razie jakoś w miarę idzie całkiem spoko, no wiadomo, no. Pierwsze te stage'e nie są aż tak trudne. No ale jak widzicie, wersja Dark Resurrection, a propos, troszeczkę też będę mógł sobie pozwolić poprawiać o tej gierce, no bo wypadałoby. Różni się troszeczkę. Wiadomo, muzyczka inna gra w tle, co po niektóre soundtracki są picobello, naprawdę świetne. Plansze też troszeczkę się różnią, czy to kolorami, czy co po niektórymi elementami. No i najważniejsze, tak jak mówiłem, właśnie te nowe postacie tutaj właśnie. Ile razy jeszcze powiesz właśnie, stary? Kurde, muszę się odzwyczaić od tego. Przepraszam, nie bijcie mnie za to, wiecie. No, także teraz tutaj mamy sobie Sergeja Dragunowa, który debiutuje w właśnie piątym turnieju, a przynajmniej w wydaniu na Dark Resurrection. No czemu właśnie robię te postacie? Ze względu na to, że one też występują na przykład w kolejnej części, czyli w szóstej, więc wypadałoby coś tam wspomnieć o tym, żeby tak, wiecie, one się znikąd nie pojawiły. Wiecie, o co chodzi. Thank you.
pay for messing with me. Round one. No i tak, mamy Craiga, Murdocka, okej, okay. Gościu, który tak naprawdę, no, no to on tutaj zamordował właśnie poprzednika Morkinga, więc no też gościu jest zdziwiony, że właśnie go widzi tutaj. Szkoda tutaj, że zrezygnowali z muzyczki, która była w pierwszym Tekenie, tak? W sensie w piątym Tekenie, tak? To strasznie fajny taki dawało klimacik. No i wiecie, jeszcze ta ręka, gdzie tam wszyscy dosłownie, no wiecie, no dopingują tam kopników jaja i tak dalej. No. Akurat ta plansza jest świetna. Dobra, ale zobaczymy, co będzie miał Craig do powiedzenia po przegranej. Albo chociaż nasz rycerz w śniącej zbroi. No raczej Armor King dużo do powiedzenia nie miał, no ale tak jak mówiłem właśnie, Craig też jest zdziwiony widokiem właśnie Armor Kinga. I ta plansza, ona już robiła robotę w piątej odsłonie. Czy mogę nazwać podstawowym Tekenie to? W sensie wiecie, w piątym. Ale no, po pierwsze, w poprzedniczce mieliśmy wydanie tej planszy taką troszeczkę mroczną, tak? W nocy. Tutaj mamy dzień, ładne pole. Czy można to nazwać polem? Polanką. No wiecie, trawka, takie tam sprawy. Ładnie to wygląda. Plus do tego ta muzyczka w tle. Coś pięknego. A, no i też warto dodać, taka ciekawostka, że postacie, które już były w piątej odsłonie Tekena, między innymi na przykład teraz tutaj walczący z nami Feng, tak? Jego stroje, a w zasadzie praktycznie każdych zawodników stroje, dostały delikatny rekolor, czyli tam pozmieniali im kolorki. No i tak, jeszcze mamy od razu dostęp do na przykład strojów, które mogliśmy sobie kupić w właśnie trybie Customize, to się nazywało. W sensie tam, gdzie mogliśmy sobie przerabiać postacie. I mieliśmy też taki dostęp właśnie. To kosztowało 500 tysięcy? Chyba tak. Właśnie tej waluty tekenowskiej. I wtedy mogliśmy sobie kupić dodatkowy, tak jakby strój. Chyba przy Edim wam to prezentowałem. Że właśnie, żeby mieć dostęp do Ediego, no to właśnie trzeba taki strój kupić u Christie. No ale tak, właśnie, a propos Ediego. Warto też wspomnieć, że tutaj Eddie. Ojo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 j, momencik. Aha, okej, okay, no dobra, trochę się zagadałem i nie pykło. Okej, okay, zdarza się najlepszym. A propos Ediego, no to warto o nim wspomnieć, że on tutaj ma osobny slot i występuje jako osobna postać, czyli tak naprawdę w tym Tekenie występuje dwóch kaposów, tak? Dwie postacie, które walczą stylem capoeira. Ojojojojojojojoj, się tu nadziałem, nieładnie. No tutaj chyba muzyczka, która gra, w ogóle jest delikatnie zremiksowana, tak jak mieliśmy w to, tak jak mieliśmy właśnie ją w Tekenie piątym, tak? Gdzie też pogrywał podobny soundtrack. Nie będziesz mnie tu rzucał, nie ma takiej opcji, jakoś udało się wyrwać to, no, całe szczęście. Hopkick, tak jest. Oczywiście wiadomo, warto też to wspomnieć, że no, dodam napisy do wszelakich rozmów, które są fabularne, tak? I do oczywiście prologów, jak i filmików końcowych. Zrobię to tak, jak to wyglądało w Tekenie 5, żeby też
wiadomo, no ja też się przyzwyczaiłem do montowania tego, więc no... Też żebyście wy wiedzieli, o co kaman, żebyście mogli sobie fajnie poczytać, wiecie. No, mam nadzieję, że ogólnie wam się podoba to, że w miarę tłumaczę tego Tekena na jakiś tam język polski, żebyście mogli cokolwiek zrozumieć z tej gry, no bo wiadomo, nie każdy rozumie angielski, nie każdy szprecha tym językiem. Tutaj też na przykład bardzo fajna sceneria jest, że ten Dragon Nest, który występował w podstawce piątki, tak to, nie wiem, tak to po prostu będę sobie nazywał, mieliśmy za dnia w piątce, a w Dark Resurrection właśnie mamy za nocy, gdzie jak widzicie tutaj burzę w ogóle mamy, też jakieś elementy płoną i tak dalej, całkiem spoko to wygląda. I też chyba w Dark Resurrection, w sensie w piątce zwykłej, mieliśmy smoka jako takie elementy ozdobne, a tutaj mamy takie tygrysy, coś takiego. A propos tygrysów, fajny smaczek, no wiecie, gramy Armor Kingiem, Devil Jin, jak widzicie, jego strój troszeczkę się różni, dostał właśnie taki rekolor, tak jak to wspominałem, że każda postać dostaje. Plansza też się różni, taka bardziej zamrożona jest, ten kościół taki bardziej przymrożony jest. No i muzyczka w tle też świetna. Co jak co, Dark Resurrection, ogólnie gra wydana na PSP, no ma też swój klimacik, nie powiem, że nie. No i fajne też, że ten Tekenik wyszedł na konsole przenośne, więc każdy mógł sobie tam popykać, tak? To jest spoko. Oj, tutaj niepotrzebnie wstawałem. Przyzwyczajenia z troszeczkę nowszych części. A przynajmniej kojarzę, że w nowszych częściach, kiedy właśnie Devil Jin robi tego kołowrotka, tak? Czyli UF4444 i tak dalej, czyli góra, przód, kółeczko. I tak się fajnie kręci, no to chyba po drugim ciosie możemy to karać. Final stage. Jinpachi Mishima. No i tak, jak widzicie, Jinpachi też dostał jakiś ciekawy strój. Dosłownie człowiek lawa. Wulkan. Plansza też dosłownie się zmieniła, tak? No. Nawet można powiedzieć, że dużo ciekawiej wygląda, tak? Wiecie, te elementy płonące i tak dalej, jakieś tornada. Faktem te tornada już były w podstawce? Nie! Fakt, tutaj zwaliłem, ale no nic. No i też zwróćcie uwagę, że z Jinpachiego takie elementy pryskają, tak? To jakby ta lawa dosłownie takie iskry wydawała, nie wiem. No takie, no nazwę to iskierki jeszcze raz, no. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, nie? Ale zwróćcie na to uwagę. Spoko. No to 1-1, cwaniaczku. No i najważniejsze oczywiście, o czym warto wspomnieć. Nie mamy prologu, tylko oczywiście rozmowy tej wstępnej, tak? Gdzie w Tekenie 5 właśnie to miało miejsce, na przykład w Dark Resurrection. Tego nie ma. Przynajmniej przy Armor Kingu, tak? No oczywiście warto wspomnieć, że co? Niektóre postacie z Jinpachim mają rozmowę, tak? Więc no... To jest git. Uj, tu by się nie trafiło. Przeleżeć to, dobra. Cyk, kopyto na łeb. I podziałać go po tym ryju. Okej, okay, dobra. Jinpachi pokonany. Całkiem... Okej, okay, poszło, mam nadzieję. No i co? Zapraszam was do filmiku końcowego.
No i tak, mieliśmy króciutką dosłownie walkę z Kingiem, który nie wiadomo skąd się pojawił, no ale no, jak widzicie, oberwał pewnym rzutem, tak, który no, dosyć komiczny dźwięk wydał, kiedy obaj panowie spadali, taki dosłownie jeb, śmieszne, mocne pierdyknięcie. No i tak, sam zwrócił uwagę King na to, że skąd zna ten ruch, tak? No i też nie wie, kim właśnie jest Armor King. Więc no, tego trzeba będzie się dowiedzieć prawdopodobnie w następnej odsłonie, czyli właśnie w Tekkenie 6, który mam nadzieję, że no, wiecie, no trzeba się za to zabrać też w końcu, nie? No ale dobra, nie o Tekkenie 6, to mam nadzieję, że już niebawem. No tak, to był Armor King, Tekken Dark Resurrection. Widzimy się oczywiście w następnych materiałach. Ja byłem Nero, dzięki za oglądanie. Trzymajcie ciepło, życzę wam miłego dzionka albo też wieczoru, w zależności jakiej porze oglądacie. Na razie, cześć i yo!